Historia tego filmu polega na tym, że pojawiają się jakieś dziwne, potworopodobne istoty, które są wojskiem oraz ludzie wyjęci ze steampunka, którzy chcą stworzyć utopijny świat. Natomiast już na samym początku mam bardzo podobne uczucie jak w poprzednim filmie, czyli to, że klimat jest inny niż w anime. Muzyka przez cały seans jest zupełnie różna od tego, co znamy. Do tego animacje są na wyższym poziomie niż w Naruto, kreska bardziej jakościowa, ale także jest inna niż to, co spotkamy zazwyczaj. W kwestii narysowanych postaci to jak dla mnie w większości wyglądają one lepiej w filmie niż w anime, ale już otoczenie nie kojarzy mi się ze stylem narutowym. Jeśli ktoś czegoś takiego szuka, to spoko, ale mi się to nie podoba. Także możemy zobaczyć lekki crossover z Kapitanem Bombą w wersji Naruto. Zresztą ten koleś wygląda jak wyjęty z innego uniwersum, jakby z przyszłości. Ma jakieś zbroje, tarcze, no znowu. W kanonie Naruto raczej tego nie spotkamy i ja się tym zawiodłem. Zobaczcie tylko na to, ten wielki statek to w ogóle kosmos. Trochę tak jakby to było inne anime z postaciami z Naruto. No ale są też plusy. Na przykład fajnie dziadzio piznął Naruto po plecach, co z pewnością musiało zaboleć, czy to jak Gaara ciągle pozostaje z sobą. Nie pierdzieli się w tańcu, od razu próbuje zabić przeciwnika mocnymi technikami. Zresztą animacja tego piasku jest jak dla mnie wyśmienita. Jednak znowu wracając do minusów, to nawet Naruto zdążył szybko zauważyć coś, co ja odczuwałem oglądając to, czyli to, że ciągle oni gadają o utopii, ale atakują wszystko, co się da, jeśli ktoś nie zgadza się z ich teorią. Dlatego te transformacje wyglądają ultra brzydko. To znaczy, ponownie, one mogą być dobre, jeśli ktoś ogląda tego typu anime, ale tutaj to nie pasuje. Mało tego, historia jest nudna i bardzo przewidywalna. Już w połowie tak naprawdę przewidziałem finał, a nie należy do tych najbystrzejszych. Da się zauważyć, że ten dziad przywódca chce bardzo tych kamieni Gelel i najpewniej nie po to, żeby stworzyć utopię, tylko chce ich użyć, żeby stać się super silny, ale oczywiście moc przyjaźni go pokona. No i wiecie co? Dokładnie tak się stało. Istnie filerowo. I szczerze mówiąc, jestem w stanie uwierzyć, że ci podwładni tego typa tak się poświęcają i w to wierzą, bo wyglądają jak jakaś sekta, choć z drugiej strony bardzo naiwne było z ich strony i takie typowo bezmyślne to, że właśnie ciągle gadali o tym, jaki to wspaniały świat chcą stworzyć, a ciągle kogoś atakowali. Naprawdę nikomu nie gryzły się te wydarzenia? Powrotem wracając do plusów, to mamy podziemie jak w Skyrimie, a także sprytnie Sakura ograła tą babkę taktyką i intelektem, na szybko wymyślając plan, który ją pogrążył. To naprawdę było fajne. No i ten czerwony Rasengan Naruto moim zdaniem robił robotę i wyglądał zjawiskowo. W cholerę podobała mi się ta kolorystyka. To do zakończenia chciałem dać nawet plusa za to, że ten Temujin miał umrzeć w czarnej dziurze jako pokuta za to, co zrobił, bo to dość nietypowe. No ale oczywiście musieli to zepsuć, bo Naruto przyszedł z pomocą i gość stał się super dobrym człowiekiem z cieplutkim serduszkiem. No cóż, kolejny film typowo oczywisty. Ocenę dałem mu 3. Normalnie dałbym chyba 1, ale same animacje i wygląd protagonistów, których znamy z anime, dodało nieco punkcików. Niestety to tyle. Nudził mnie ten film. Wiele rzeczy było nieciekawych, przewidywalnych, historia nie była dobra, a klimat tak mocno odjechał od uniwersum Naruto, że nie oglądało mi się tego dobrze. Nie bawiłem się przy nim dobrze, szczerze nie polecam. Ale za to polecam dać suba, bo zamiast jak ja zmarnować 1,5 godziny życia w kilka minut, możesz się dowiedzieć większości ciekawych bądź też nie rzeczy o Naruto.